Oto nowa Ordona, która się zmienia nie do poznania. Widzimy już nowe krawężniki. A jakie jest zaawansowanie budowy teraz, w styczniu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, bo w kwietniu mają już tędy jeździć samochody. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć wząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej. Ale niekoniecznie, bo dziś o warszawskich inwestycjach i o tym, co się dzieje tutaj na Ordona. Niedaleko Warszawy Zachodniej, ale jednak jest tu zupełnie inna inwestycja. Bo ulica Ordona zmienia się dosyć mocno. Dużo miejsc parkingowych znika, pojawia się nowy szeroki pas zieleni. Sama ulica nie będzie mieć już aktualnego bruku, tylko będzie mieć asfalt. No i pojawią się pasy rowerowe, jak i oczywiście mnóstwo nowej zieleni za pomocą nowych drzewów czy krzewów. To wszystko to jest tak w dużym skrócie ta inwestycja. Jak widzicie, prace trwają, choć jest zima i jak jest zima, to prace nie są aktualnie realizowane. Wiecie, większość prac, jeżeli chodzi o nowe warstwy asfaltu czy prace brukarskie, nie mogą być realizowane, kiedy jest zimno. Po pierwsze, kiedy jest na minusie, a po drugie, kiedy jest śnieg. Znaczy, może ze śniegiem jeszcze byłoby łatwiej sobie walczyć niż faktycznie z mrozem, więc wtedy te prace muszą być, nie odbywają się, a aktualnie wiemy chyba, jaka jest pogoda, więc tak to wygląda, jak i na załączonym obrazku. Tymczasem nie tylko i wyłącznie to jest realizowane teraz tutaj na ulicy Ordona. Również jest przebudowa Jana Kazimierza. Zaraz zobaczycie. Tu jest Wschowska, no i następnie mamy ulicę Jana Kazimierza. Z Jana Kazimierza będzie tutaj wjazd aktualnie rowerowy, który będzie mniej więcej przy przejściu dla pieszych teraz przez Ordona, czyli to, co teraz widzimy na samym dole. I dalej mamy przebudowę, a właściwie budowę tramwaju na Kasprzaka i to też jest realizacja w ramach ulicy Ordona. W sensie to też się łączy wszystko razem, bo tutaj powstają nowe przejścia dla pieszych, nowe przejazdy rowerowe, nowa organizacja ruchu, no i nowe wyloty. Choć układ mniej więcej jest podobny do tego, jak to wyglądało przed przebudową, to w tym miejscu będą zjazdy na ulicę Ordona i tu aktualnie będą pasy rowerowe po jednej i po drugiej stronie ulicy, no i będą przejazdy rowerowe przez samą ulicę Wolską i dalej ponownie rowerzyści będą mogli wjechać na już ulicę Elekcyjną i dalej jechać pasami rowerowymi. Zetknijmy sobie na to, jak wygląda z drugiej strony, czyli patrząc tak właśnie z lotu ptaka, wjazdy na te pasy rowerowe tutaj już są zrealizowane, mniej więcej na wszystkich wjazdach, jeżeli chodzi o część budowy tramwaju na Kasprzaka. Następnie widzimy, że tutaj sama ulica Ordona jest rozkopana dosyć mocno, w sensie tutaj jest stara organizacja ruchu, trochę starej, trochę nowej, to wszystko się tutaj będzie tutaj zmieniało, to będzie docelowo jeden pas w każdym kierunku, plus pasy rowerowe po jednej i po drugiej stronie ulicy. Następnie mamy tutaj ulicę Kasprzaka, z którą się to wszystko łączy, przejazdy rowerowe są realizowane jeszcze po wszystkich stronach ulicy, no i następnie tutaj się znowu łączą te pasy rowerowe, znaczy te drogi rowerowe z pasami rowerowymi, które tutaj są wytyczone. Tu będzie w prawo skręt w Jana Kazimierza. No i za chwilę dolecimy już faktycznie do docelowej inwestycji, o której dzisiaj mówię faktycznie w odcinku, czyli tutaj mamy kolejną ulicę, tutaj możemy sobie skręcić w prawo, no i następnie ulica Ordona się rozszerza na dwie jezdnie. I co ważne, to rozszerzenie jest kluczowe w tym miejscu, bo tutaj w przyszłości jest planowana linia tramwajowa. I jak będzie tutaj faktycznie już tramwaj jeździć, ulica Ordona będzie rozszerzona prawie do samej ulicy Kasprzaka właśnie na dwie jezdnie, znaczy dwie jezdnie cały czas po jednym pasie w każdym kierunku właściwie na całym odcinku, pomijając odcinek przy Jana Kazimierza, ale mają być tutaj tramwaje właśnie na środku w tym pasie zieleni jeździć, natomiast jeszcze to aktualnie jest analizowane, jak dokładnie to będzie wyglądać. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć, że tak, po prawej i po lewej stronie będą pasy rowerowe wzdłuż miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe teraz nie będą na środku, jak to miało miejsce na starej ulicy, tylko i wyłącznie równolegle do samochodów. Jest to trochę niebezpieczne, bo faktycznie rowerzyści będą jeździć wzdłuż zaparkowanych samochodów, więc może być sytuacja, że albo ktoś drzwiami walnie w rowerzystę, albo po prostu wyjedzie w niego. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. No a tu jest z kolei ostatni odcinek już tej ulicy, który został przebudowany przez prywatnego dewelopera w ostatnim czasie i ten odcinek jest aktualnie całkowicie niebrany pod uwagę, jeżeli chodzi o tą przebudowę. To jedyne, co się zmieni, to tylko i wyłącznie wyjazd będzie nie dwupasmowy, teraz tak jak teraz ma miejsce po prawej stronie, tylko i wyłącznie jednopasmowe będzie te przejście dla pieszych zwężone, żeby po prostu nie
było tak dużej ulicy w tym miejscu. A co się tutaj dzieje dokładnie z bliska? No dobrze, to co się tutaj faktycznie dzieje z przodu, a właściwie na samej budowie, to tak, ta zawrotka, którą widzieliście tutaj po prawej stronie, ona pozostaje, to jest jedyna zawrotka, która pozostaje w takim samym kształcie, jak to miało miejsce na poprzedniej ulicy. No i następnie na całym tym odcinku, gdzie teraz widzicie krawężniki, będzie asfalt. No i tak, żeby pojawił się nowy asfalt, najpierw musi być ułożony stary bruk w odpowiednim wzorze, tak jak to jest aktualnie w rejestrze zabytków, i następnie na nim pojawi się nowy asfalt. Dlaczego bruk nie będzie już faktycznie teraz wykorzystywany przez samochody? Bo pojazdy ciężarowe są dużo cięższe, jeżdżą głośniej, no i bardzo niszczą ten bruk o wiele szybciej. Nowym przykładem tego jest na przykład Stare Miasto, gdzie dokładnie widać, że no, tamten bruk długo nie wytrzymuje. Więc tutaj faktycznie asfalt będzie na tym wszystkim. Po pierwsze, żeby było ciszej dla mieszkańców, po drugie, żeby on tutaj dłużej to wytrzymał. Natomiast w niektórych miejscach pozostaną zawrotki. Tu jest na przykład jedna zawrotka, która pozostanie jeszcze w ramach tej inwestycji, ale ona będzie tylko i wyłącznie w ramach zawrotku w ulicę Gniewkowską, więc to tak nie do końca będzie w każdym kierunku, nie będzie można na przykład wrócić w ulicę Kasprzaka. I w tym miejscu też będzie wybudowane nowe przejście dla pieszych przez samą Ordona. Takich przejść dla pieszych w tym miejscu w ogóle nie było. Natomiast jeżeli chodzi o pas zieleni, który widzicie tutaj po prawej stronie, on będzie niedostępny dla pieszych. Tam nie będzie żadnych chodników. Tam będą faktycznie drzewa i krzewy, ale to będzie przestrzeń wyłączona z użytkowania. W sensie, no myślę się, że mieszkańcy, którzy będą na przykład spacerować z psami, tam wyjdą, ale to nie będzie faktycznie takie miejsce, gdzie będzie na przykład chodnik. Ścieżki pewnie będą później i tak wydeptane przez pieszych. Z kolei w tym miejscu już się to łączy z starym odcinkiem ulicy Ordona i tutaj te miejsca pośrodku pozostaną. Więc ogólnie to nie jest duży fragment tej ulicy, który jest aktualnie realizowany i przybudowane, no ale jest tego trochę tutaj nadalizowane. Najważniejszymi chyba minusami, jeżeli chodzi o przebudowę dla mieszkańców w okolicy, to jest to, że będzie większość miejsc parkingowych zlikwidowanych, bo wszystkie miejsca parkingowe na środku jezdni będą zlikwidowane. Będą one co prawda w większej liczbie przeniesione wzdłuż ulicy, natomiast tych miejsc nie będzie tyle, co będzie zebranych, więc to na minus. Na plus pojawią się koperty dla osób z niepełnosprawnościami, no i to będzie to dużo mocniej uporządkowane. A, no i z ważnych aspektów jest też to, że samochody, jak będą parkować na tych miejscach równoległych, to będą parkować na bruku, który tutaj będzie ułożony według właśnie tego specjalnego wzoru, jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast rowerzyści i samochody będą jeździć asfaltem. Także to trochę się tutaj to zmieni. Natomiast jak powiedziałem we wstępie tego filmu, na asfaltu teraz nie ma. No, już to jest ten etap, gdzie faktycznie moglibyśmy zobaczyć pierwszą warstwę asfaltu, mniej więcej na całej długości. Ale natomiast jeszcze nie ma nawet tego ułożonego jeszcze bruku. Więc musimy poczekać. Natomiast sam bruk w przyszłości będzie odsłonięty, kiedy tutaj tramwaj przejedzie, przetnie ulicę Ordona, nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale kiedy tramwaj z pod Warszawy Zachodniej pojedzie w kierunku Woli, wtedy ta ulica będzie przebudowana w ramach ostatecznego wariantu i wtedy też najprawdopodobniej pojazdy ciężarowe znikną z tej ulicy i będzie można odsłonić tutaj bruk. Tymczasem, jeśli ten materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybę i ten dziwny dzwoneczek. Mam nadzieję, że jak pojawi się tutaj ponownie w kwietniu, już faktycznie będzie to oddane do użytku i będzie większy progres zaawansowania. W sensie ja się tutaj pojawię w marcu, ale aktualna granica ruchu ma się skończyć do 15 kwietnia 2024 roku. I wtedy przyjdzie czas na drugą jezdnię. Tymczasem, do zobaczenia już niedługo i zachęcam was do zostania patronami Awizynosza. Cześć!